To nie są zwykłe psy. To psy, które potrafią ratować życie ludzi. Dzień dobry, służby ratownicze, jak się pani czuje? Dzisiaj w sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach ze swoimi psami ćwiczyli ratownicy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Orzechu. Tak wygląda oznaczanie, czyli sygnał, który pies daje przewodnikowi po odnalezieniu osoby poszukiwanej. Dzisiaj psy weszły pod ziemię, żeby tam zdobyć kolejne doświadczenia przydatne w ich pracy, choć one tak tego nie traktują. Ja myślę, że pies lubi, bo gdyby tego nie lubił, to po prostu by nie szukał tych ludzi, bo tak naprawdę nie szuka tych ludzi z jakichś wyższych pobudek, tylko szuka, bo dostaje za to nagrodę albo w formie zabawy, albo w formie jedzenia. I po prostu dla psa to jest zabawa, jest to jego naturalny instynkt owiecki, poszukiwania, praca nosem, praca węchowa, więc ja myślę, że to dla niego jest po prostu duża frajda. Zresztą widać, jak bardzo są podekscytowane. Dla psów ratowniczych takie treningi są niezbędne, bo transport na miejsce poszukiwań odbywa się w różny sposób. Muszą być też przygotowane na różne warunki pracy. Czasami początki są trudne. Zdarzyło się, że szukaliśmy w zawalonym budynku, były psy, były króliki, były kury w przybudówce. Lodówka, która po zawaleniu była cała otwarta. Pies takie rzeczy całkowicie musi ignorować. Tego uczymy oczywiście, niemniej jednak są to bardzo trudne tematy. Psy i ich przewodnicy doskonalą się latami. Im lepiej będą ze sobą współpracować, tym większa szansa, że pomoc przybędzie na czas.